La Gomera, której coś dzisiaj nie widać przed nami, duże parowanie oceanu, jest jedynym miejscem, w którym produkuje się miód palmowy, a miód palmowy jest tworzony bez udziału pszczół. Spuszcza się sok z palmy i z 10 litrów tego soku odparowując wytwarza się litr melasy stanowiącej właśnie produkt końcowy, czyli tak zwany miód palmowy. Jest on podawany do serów i innych cudów. Dzień dobry, Buenos dias. Dzisiaj wybierzemy się do Ikot, bo tam smocze drzewo dają, znaczy mają, i do małego miasteczka Garachico, które jest położone tuż obok. Tysiąca lat historii. Założone przez hiszpańskich konkwistadorów Icod de los Vinos, już sama końcówka nazwy filuternie zachęca do odwiedzin, zwane na Teneryfie smoczym miastem Ciudad del Drago. Dlaczego? Dlatego, ponieważ albowiem, że gdyż rośnie tutaj najstarsze na Teneryfie smocze drzewo. Zależnie kogo spytacie, to ma ono 17 do 22 metrów wysokości, pień o średnicy 6 metrów, parasol korony składający się z ponad 300 gałęzi, wagę około 100 ton, wiek wedle różnych szacunków od 400 do 800 lat, pewnie dlatego nazywa się Dracena Millenaria, czyli tysiącletnia Dracena. Czerwony sok wytwarzany przez drzewo jest znany jako krew smoka. Ta czerwona żywica niegdyś była używana jako barwnik, stosowana w medycynie i leczeniu ran, a także do odstraszania złych duchów. Niektóre średniowieczne encyklopedie twierdziły, że ten sok był naprawdę krwią smoków zabitych w walce. To tyle o naukowcach i ekspertach. Drzewa te pochodzą z trzeciorzędu, przetrwały epokę lodowcową. Wystarczająco ciepłe dla nich były jedynie Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Zielonego Przylądka i Madeira. A na koniec niespodzianka. Smocze drzewa to rośliny jednoliścienne, więc nie są w ogóle drzewami i tak naprawdę to szparagi. Przy samym wejściu do Parku del Drago znajduje się Mariposario, czyli motylarnia, czyli takie zoo dla motyli. A w nim ponad 800 gatunków tych owadów w różnym stadium rozwoju, a oprócz tego mnóstwo kwiatów. Jeśli ktoś lubi takie emocje, to wjazd kosztuje 9,5 euro. Wolny jak motyl. No właśnie, mnie osobiście koncepcja zoo, czyli miejsca, w którym zwierzaki garują za niewinność, w ogóle nie bawi. W obecnych czasach mamy do dyspozycji miliony zdjęć i filmów, a jeśli ktoś ma nieodpartą chęć obejrzenia trąby albo tyłka słonia z bardzo bliska, to rozdzielczość 4K powinna wystarczyć. Nieopodal znajdziemy też Artlandię, miejsce, w którym można obejrzeć ponad 600 artystycznie wykonanych lalek, ogromną ilość miśków i wyroby artystyczne ze szkła. Podstawowy bilet wstępu kosztuje 10 euro. Nieco na północ znajdziemy piramidy San Marco, a po zachodniej stronie leży La Mancha, co prawda nie ta kastylijska, ale i tak miło, kiedy coś kojarzy się z gościem, który jako pierwszy walczył z wiatrakami. To pójdźmy na spacer. Witamy Was z Icod. Wstęp do parku ze smoczym drzewem kosztuje 5 euro od osoby. Idziemy! No i smocze drzewo przed nami. Tam znajduje się park motyli,
a po lewej wejście do Parku del Drago. That's the map. Gracias. This way on the left. Okay. Nie, jak ci się podobało w więzieniu? Powiem wam, że robi wrażenie smocze drzewko, które ma bodajże 800 lat. Czy ja dobrze mówię? Czy ja jestem dobrym przewodnikiem po drzewie? Niesamowitym przewodnikiem po drzewie. Rumianek. Rumeks. Ładnie pachnie. Smocze drzewo oczywiście robi wrażenie, ale sam park też jest bardzo widowiskowy. Dolina Palm. Uważaj na termofili, ciepłolubni. No i kolejny powiew świąteczno-bożonarodzeniowy. Stajenka jako żywa. Tym razem w Parku del Drago. Tam można zobaczyć punto dla baranków. Co ten Fiat wyprawia? No, dobrze, teraz idziemy. Tam mieszka Mirador Teresa i wino carbonara podają. Świetne miejsce na mieszkanie. I taka to niespodziana atrakcja wydarzyła się w Parku del Drago. Zostaliśmy jaskiniowcami. A propos, gdzie jest mój jaskiniowiec numer 2? To jest tam, jakiś grobowiec. Patrz, tam jest tu. A w rzeczy samej znaleźliśmy zwłoki. To jak nie chcesz tam iść, to wracamy. Tam młodszy braciszek z młodszego z parku, albo siostrzyczka, nie wiem, po owocach ich poznacie. Znaleźliśmy jednoosobową sypialnię w pniu drzewa z oknem. Łaciate, samo mleko, ale hop i ani jednej żabki i na słodko. Po pobycie w Icod uważam, że tutaj Teneryfianie nie powinni mieć prawa do siesty. Rzecz niezwykła, budka telefoniczna.
kwadrans jazdy z Icod leży małe portowe miasteczko Garachico. Końcem XV wieku przybył tutaj pan Cristobal de Ponte, z pochodzenia Genuańczyk, z zamiłowania bankier, no i wziął i zbudował to miasto. Na przełomie XVI i XVII wieku stało się ono głównym portem przeładunkowym na wyspie. Cukier i wino wędrowały stąd do portów Ameryki i Europy. Spowodowało to szybki rozwój ekonomiczny tego miejsca, które wcześniej pełniło jedynie rolę portu pomocniczego. W roku 1646 ogromne masy ziemi oderwały się od okalających miasto wzgórz i runęły na Garachico. Osuwisko pogrzebało żywcem 100 osób i zniszczyło 40 statków. Opatrzność, która najwidoczniej nie przepada za bankierami, postanowiła zrobić jeszcze dogrywkę. 60 lat później, bladym świtem 5 maja 1706 roku, wybuchł wulkanu Montaña Negra, czyli Czarnogóra, zwanego też inaczej Trevejo, sfinalizował okres prosperity Garachico. Co ciekawe, pomimo że lawa zalała większość miasta i portu, to nikt nie zginął. I tak historia zatoczyła koło, kupcy przenieśli się do Puerto de la Cruz, a Garachico znowu stało się małym portem rybackim. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Lawa, zastygając w oceanie, utworzyła naturalne baseny zwane El Caletón, które dziś stanowią olbrzymią atrakcję turystyczną. Garachico obecnie to przepiękna mała miejscowość z wieloma zabytkami, którą warto odwiedzić. To co? Spacerek? Jest pięknie położone. Mieszkają i w górach, i nad morzem naraz. Część drogi jechaliśmy nad chmurami. Pięknie się to oglądało. Jak widzicie, czubek góry schowany w chmurach. Jak pani się podoba Garachico? Jest to taka wyspa. Wydaje się, że oni mają tutaj spory problem z falami, bo ilość tych rozbijaczy jest przeogromna, a poza tym jeszcze ten mur też by wskazywał, że ocean bywa tutaj niespokojny. Mnóstwo spokojnych, kameralnych uliczek i pięknych budynków. Chciałeś kupić aleosy? O, zdóbki świąteczne już wszędzie goszczą. Jest tu pięknie, spokojnie, malowniczo. I zdaje się, że można taniej zjeść niż w miejscu, gdzie my mieszkamy. Co też niezwłocznie sprawdzimy. Szopki, różne sceny. A nad tym wszystkim powiesił się anioł. A tutaj nieplanowane zwierzątko. Bydlęta klękają. Osiłek sobie leży, a na to wszystko nadciągnął kicia irlandzki. Kotek bierze udział w tej szopce charytatywnie. Nadciągają trzej królowie. Dziwne jest to, że potrafimy obchodzić święto i mieć w trakcie jego trwania dzień wolny, w którym to święcie świętujemy wydarzenie, którego nawet Biblia nie opisała. Tenemos la terraza o dentro, ¿ok? Vamos. Sí, ¿ok? ¿Cuál? Open y tenemos la terraza para si quieres, ¿ok? Okay. No con la comida, no. Pani poinformowała nas, że baraki to jest deserem i należy spożywać je dopiero po obiedzie. Nie znam hiszpańskiego, więc nie byłem w stanie pani wyjaśnić, że pochodzę ze Śląska, a tam to kawa i ciasto przed obiadem. Dziękuję. Gracias. No to spróbujemy Aquariusa. Pomarańczowe w każdym razie. Nie smakuje za tym przyzwoicie. W każdym razie nie ukrywam, że bardzo jestem ciekaw, czego to myśmy sobie nazamawiali. Nawet nie wiedziałem, że potrafię mówić po hiszpańsku na trzeźwo. Ja sobie pójdę zrobić zdjęcia tego i spróbuję to przetłumaczyć w ogóle. Dokładne tłumaczenie tego czegoś to jest grillowany ser z miodem palmowym, a następne danie to dokładnie jest ciecierzyca lub stare ubrania. Tak tłumaczy translator, nic nie poradzę. A to trzecie to jest impreza mięsna z frytkami. Lekko to słodkawe.
mocno ziołowe. Czosnkowe, nie? No. Knajpka była nieduża, obsługa przesympatyczna. Wszyscy chcieli wystąpić w naszym dziele. Wylądowała ciecierzyca. Bardzo ładnie się umalowała. Kolorystycznie jest świetna. Thank you. No to przyjrzyjmy się, jak wygląda mięsne party. Znaczy wege, bo bez kości, ale nazywają je tu mięsnym. Tutaj prosiaczek, przyjaciel Kubusia. Pani kelnerka wyłuszczyła nam delikatną różnicę pomiędzy Barakito a Saperoko. Jest ona tak delikatna, jak ta pomiędzy Coką i Pepsi. Your name is Saperoko. A kolejne barakito wygląda tak. Ciekawe, czy smakuje lepiej. O Boże, to jest naprawdę pyszne. Pan ma alergię na dzwony. Comprueba, por favor. Cała ta przyjemność parada kosztowała nas 34 euro, więc żart. Uważam, że względnie niedużo jak na parę dań. Tutejsza architektura po prostu zachwyca. Nie ma sztampy, nie ma nudy, nie ma powtarzalnych klocków. A my żegnamy już dzisiaj Garacika. Udajemy się do naszej kwatery w Puerto de Santiago. Przy pomocy naszego Peugeot napędzanego, jak widzicie, LSD.